Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zobaczycie żniwa sorka na polu numer 4, ale nie codziennym zestawem, bo takiego kombajnu jeszcze u mnie nie było, ani wypożyczony. Znaczy, u mnie takiego kombajnu jeszcze nie było na tej mapie, także no. Sprzedałem moją przyczepę, bo ona jest za mała, 9000 dostaję za nią. I za nią kupujemy małpału 36 metrów. Sześciennych, bo to jest w metrach sześciennych podane. Może kiedyś tego Rolanda kupię. Tego 51 ton, co artysta miał. Ale na razie ma opał tą 33 metry. Bo ma plandekę, a ja wolę plandekę. No bo mógłbym bez plandeki kupić 36, ale... Ale jednak nie potrzebuję aż takiej dużej. Więc kup. Dobra, blachy nie dałem, ale wyrąbane, bo się spieszę dzisiaj. Jest już 15.04, a ja mam dzisiaj, muszę go nagrać, jeszcze go dzisiaj wypuścić, w sensie wrzucić. Czyli na maksymalnie do 15.40, czyli 35 minut maksymalnie będzie odcinek. Bo ja muszę go jeszcze zdążyć wrzucić dzisiaj, żeby on sobie był. Bo ja lubię zawsze ten jeden dzień do przodu wrzucony, w sumie to dwa dni, bo dzisiaj jest wtorek. On wlatuje w czwartek. Co mnie tak zgięło? Nieważne, ale coś mnie tak zgięło bardzo mocno. Coś poczułem. Went jeszcze jest oczywiście pełny, bo pozwoliłem sobie nakosić ten zbiornik pierwszy. I ten najgorszy teren sobie wykosiłem tam. Oho! Oho, to widzę, że będzie ciekawa ta małpka. Ciekawy się będzie z tą małpą jeździć. Może ciągnie trochę za mały do niej, ale większego nie wiem. Na pewno będzie z nim 8 latała do czwar. Niech będę miał. Ale że nie posiadam jeszcze, no to niestety 7 musi się mieszyć. Dziesięć ton na tym, na haku z tyłu. Więc to jest... Ładny tonaż. Jeszcze on będzie miał 33 na to na sobie. Uuu, to jak chcę to zobaczyć. Będzie 43 tony. Aż 104. Będzie ciekawe. Zobaczymy, jak on będzie szedł z tym. Oczywiście Fent Ideal 7, jakby ktoś pytał. PL oczywiście, to jest wersja. Header 9 metrów, bo mniejszego nie było. Powiem wam, że ciekawy wygląda ten kombajn. I zauważyłem to, że on się poziomuje do terenu. W sensie, on ma Hill Mastera w sobie. Widzicie, że on jest przechylony? Pole jest krzywe, on stoi prosto. Dobra, wyłączyłem tę opcję, jednak pamiętałem przed odcinkiem. No fajnie on trzepie, to... Sieczka fajnie z niego wylatuje, mi się podoba. I tyle, i tu dało 12,5 tony z tego. Tam przejechać od asfaltu, poprzeczniak i tutaj na dwa razy wyciąć. 30 GPS już był ustawiony. Dobra, bo widzę aż tak mega dokładnie tego chyba nie zbiorę. Ale nie wiem, czy ta WST7 tutaj trochę nie jest przymała. By musiała być 8 chyba do tego headera pod tą górę tutaj, bo on tutaj będzie zdychał pod tą górę. Bynajmniej wtedy zdychał, jak jechałem. Tylko, że muszę ten teren wreszcie poprawić, bo to jest nieładnie, nie podoba mi się to. To jest taka strama góra. Tu nic nie daje rady pod tą górę. Nieważne, czy to kombajn, czy ciągnik, czy się... No, nieważne. Czy ja to talerzuję, czy ja to sieję, czy ja to orzę.
Wszystko ma problem pod tą górę, żeby podjechać. Muszę to wygładzić wreszcie. I żeby było ładnie wygładzone i spokój. O, poglądam sobie Fenda Ideala 7. A to jest to samo co. Co 8 9. To jest to samo co 8 i 9. Gdzie Ideal 8. I to jest najmniejsza wersja 7. A, bo to trochę ten. Tekstura trochę więcej wzięła. No, mam tego monowam. Dobra, shift. Ładnie widać jak sobie ten. Wciągają te pasy. To na moje sorgo. 9 metrów header. Do zbiornika ładnie leci. Ładnie leci, no już mamy 4,5 tony. Tak naprawdę dopiero zaczęliśmy kosić. Więc tego sorga tutaj da. Pieniążków za nie też da. No i zobaczymy. Teraz już nie ma takiej górki, to teraz już powinien trochę lepiej iść. Powinien trochę lepiej podejść pod tę górkę. Ale czuć tą górę, czuć, bo jest z trzech. Ja mówię, nie, on nie daje rady zęgować tutaj pod tą górę. Ma 9 metrów header. I to i tak jest najmniejszy header, jaki był dostępny. Zastanawiałem się jaką moc silnika, więc mogłem w sumie 8 wziąć. Ale no, nie wiedziałem po prostu. No. I dlatego wziąłem 7. Ale już wiem, że 7 jest za słaba. Więc w przyszłości jakby miał być Ida. Ideal. To od razu musi być ósemka, musi być od razu ósemka najmniejszy. Kto to kosił takie? Jeszcze kółko zrobię, no mam 48%, to zrobię kółeczko jeszcze. W dół i w górę przejadę. A ile z tego wykoszę, to nie wiem. Ewentualnie sobie zrobię dłuższy odcinek. Bo fajnie się tym idealnym kosi. Ewentualnie zrobię sobie dłuższy odcinek. Na przykład jutro sobie od rana o 8 sobie włączę kompa i będę go przesyłał, bo jutro ostatni dzień. Dzisiaj ostatni dzień. Nie, wczoraj. A, bo to jest czwartek, jak ten film widzi. No to już jestem w szkole. W sensie. Tak, no bo to 10 latuje, no to jestem w szkole. Niestety tydzień wolnego się skończył. Nie był on taki fajny ten tydzień wolny. Jakby miał się wydawać. Myślałem, że jednak ten poniedziałek trochę więcej nagram, ale. Ale wyszło jak wyszło. Co, no w poniedziałek tylko. Hoidballerą zdążyłem nagrać i timelapsa. Dobrze tego timelapsa zawsze nagrałem, bo masakra by było. Ale wyrenderować już go niestety nie zdążyłem. Wczoraj. Chciałem go dzisiaj rano, półtorej godziny zmarnować czasu. ...70% już. Ale to jest słaby skręt ten kombajna. Jundiren to już bym zawrócił dawno. Dlatego mówię, ja go sobie tylko sobie tak wziąłem, żeby skosić ten... sorgo, bo to sorgo jest, no właśnie, sorgo. Chciałem powiedzieć łubin, nie wiem czemu, ale... Ale to jest sorgo, oczywiście, sorgo. Dlatego ja wiem, że ten kombajn mi się nie pojawi. Bo miał ogólnie być New Holland. Pierwszy plan był New Holland, 8,5 metra header, ale jednak stwierdzili, że nie będzie New Hollanda, bo New Holland będzie na Hoidballerem kupiony. Kupiony, nie testowany, tylko kupiony.
No i tutaj będzie kupiony render, ten co testowaliśmy. I ogólnie miał być dzisiaj testowany Tucano z 7,7 metra chyba headerem. Miał być Tucano, ale wyszło tak, że jak szykowałem save'a, no zapomniałem go dodać, a potem już mi się nie chciało wychodzić. I stwierdziłem, że ten Ideal 7K to jest coś nowego. Bo Ideala 7K nie było przecież w farmingu. Pierwsza wersja polska.pl, no to mówię, wezmę sobie go, przetestuję. Ale jak widać, średnio coś mu to idzie, te kuszenie. Nie, tu jest taka góra, czy co? Że go tak trzyma. Może przez to, że on się prostuje. Że on trzyma prosto, dlatego może to też trochę tam mu pociążać, ale nie wiem. Nie powinno chyba. No na płaskim to świetnie idzie. No ale tutaj widzicie, no nie mogę takiego kombajna wziąć, no bo są same góry na tej mapie. Znaczy na moich polach są same góry, no. Pola są akurat płaskie, ale nie moje. Drugi zbiornik. I za trzecim trzeba będzie jechać wysypać. Więc zobaczymy, co Deutschwar potrafi. Oczywiście miałem tylko sobie capnę po odcinku jakąś. Nie wiem, co coś się wymyśli. No po odcinku zawsze jest więcej czasu na miniaturki. Czasami robię przed, ale zazwyczaj robię po odcinku. I 25 ton. Ona mieści 33, tak? Tak, czyli 8 ton jeszcze brakuje mi w zbiorniku. No, czyli jedno kółko. No widzicie, jak tutaj jest już płasko u góry, to on elegancko idzie sobie tą swoją 10 na godzinę. Swoją zadaną prędkość, o. To słowo chciałem powiedzieć. Zadaną prędkość. No, albo powiedzieć w sumie można było też, że V-Maxa idzie. Też by nie było to złe określenie. Ale sorgo ładnie trzepie tutaj widzę. To na 300. Ładnie rypie do tego zbiornika z tym 9-metrowym headerem. No i oj, akurat tutaj jeszcze ile zostało? To tak bardziej pod trzy przejazdy by wychodziło. Na moje oko na trzy przejazdy zostało. Jak ta już góra jest skoszona, tutaj ten dół to raz, dwa już pójdzie. Tak jak silnikiem, to tutaj krótkie się raz, dwa wykosi. Już pewnie pada tam, żeby sobie poprzeczniak wyciąć. Tamtędy wrócę jakoś. Nie wiem jeszcze, jak to wrócę, ale. Jakoś to wykombinuję. Nie zastanawiałem się nad tym. No dobrze, mówię, że na dwa razy. No i akurat tam jeszcze. Ostatni raz podjazd pod tą górkę i wtedy z górki raz, dwa będzie. Chcę go rozpędzić, żeby jak najwięcej na odcinku skosić. Żeby on jak najlepiej pod tą górkę podszedł. Do tego użyłem tego moda. Ale widzicie, że on nawet z tym modem, jak go rozpędziłem, to i tak do 5 zwolnił, więc.
Więc to tak nie może być. Na płaskim to zarąbiście idzie. 40 pójdzie, nie? Ale pod górę to widać, co się dzieje. Damy ideal, nie rób wstydu. To dobrze, to nie jest mój konwój, bo bym go chyba od razu raz, dwa sprzedał. Dobra, otwieramy rurę i się sypiemy, no bo mam 8 ton. Akurat tyle, ile potrzeba. Bo tu po 4 tony daje z przejazdu. I małpka będzie pełna małpału. Muszę zobaczyć, gdzie jest wypełnienie przyczepy, bo powinno być to w ustawieniach. Jaaa. Gdzie te ustawienia teraz były? Ustawienia, aktywne informacje, informacje o polu, rynoczki, radio, kamera. Inne pociągi, trochę do mnie. Czekaj, gdzieś to było. Ile? Jednak pociągi, zmiana w kierunku, kierownicy, coś. Kamera w środku, dobra, to nie. Radio, jednostka hektarska, rezolucjusza, jednostka miała. Nie ma tego. A, dobra, nieważne. Włącz. Aktualna data, godzina i długa. Rozkrywka, tak wygląda. Wskaźnik. A, tu jest. No, szukałem tego i nie mogłem dalej. W sensie zapomniałem, gdzie to jest. Bo nie ustawiałem tego w 20, szczerze mówiąc jeszcze. No i dobra, zrobię taki myk, że cofnę się i puszczę tutaj pracownika sobie na chwilę, żeby on ten jeden przejazd mi skosił. A ja pojadę sobie już tą małpkę wysypać na silos. Zawsze to będzie lekko szybciej. Lekko szybciej to zawsze będzie na odcinku, nie? Zaciągniemy plandekę, żeby nie wywiało mi. Łe! Idzie jak szatan, dojść szatan. Z górki. No to ta przyczepa chyba jest trochę lekko źle zrobiona. Tak mi się wydaje. Bo ona nie powinna się obalać. To wciągnął jak szatan ją to. A nawet nie poczuł zbytniej. Myślałem, że będzie trochę większe problemy, ale jednak nie miał, więc to mi się podoba. A na górce trochę storgę zostało, ale tego nie będzie widać, bo to jest tak jakby. Niby omijak, ale jednak nie omijak.
Dobra, puszczam tutaj pracownika i nie kosi. A ja wracam moim dojtwarem. Z małpką. A przejadę się asfaltem. Jakby nie było. Dojtwar jest szybki to. Raz, dwa obrócimy sobie takie kółeczko. Widzę, że muszę z tą przyczepą bardzo mocno uważać. Że będę musiał ciągle hamować ją, żeby się nie obaliła Landara. Zresztą to jest wina farminga trochę. Musiałem na lewy pas zjechać, widzieliście? No bo on by mnie nie puścił. Obaliłem? Nie. Dobra, tutaj się zgaszę, bo tutaj będę się sypał. Tak, ładnie na kosiu. Skubany. Dobra, raz, dwa nawracamy i kosimy, bo to jeszcze parę przejazdów trzeba skosić. Wiadomo, resztę co po odcinku skoszę, ale ja chcę więcej na odcinku skosić. Bo mamy 27 minut. Więc zrobimy sobie jeszcze 5 minut, akurat, żeby do tej 15:30 i wtedy będzie to akurat 20... 26 minut akurat. No, wiem, że za dużo nie pokosiłem, ale nie skosiłem za dużo, może tak. Jakbym od początku odcinka to danym paskiem latał, to myślę, że troszeczkę więcej bym zciachał. No dobra, niech będzie słowo ściachał. Ściął po prostu, no, skosił. Albo jak to woli, zgolił. Ale od razu sobie na kolejnym przejeździe zobaczcie, jak tu wskaźnik przyczepy działa. Czy tak jak 19? Pewnie tak! Ja 19 zawsze to używam. No i dobra, elegancko. Nie, no ma trochę problemy tak naprawdę. Chyba ewentualnie to jest... Mam dwie teorie. Albo jest za słaby silnik, albo ten kombajn jeszcze jest niedokończony jeszcze. W sensie jest nie jest aż tak dobrze jeszcze zrobiony. Ale może to być... W sumie nie wiem, czego wina. Może lekko silnika. Ale czekaj. Było tutaj podane na tego headera? No TM9... Nie, co to koła są? 450 to nie było. Pent for airflow. Nie ma napisane. Dobra, sypiemy. No, działa jak tak, jak w 19, mówię. Dość farę od razu zostawiłem, no bo po co miałem go na pole wciągać. W sumie mogłem trochę go na drugą stronę drogi postawić. W sensie, żeby jedno koło było na śladzie, a drugie na prawie stało. No ale no dobra. Nie będę już taki drobiazgowy, no. No i elegancko idzie koszenie tym kombajnem, tylko... Jakby on jeszcze pod górę lepiej, że to by było idealnie.
Jakby on lepiej pod górkę jechał, to by było cud, miód i orzeszki. To wtedy bym się nad takim idealnym zastanowił, ale to... No nie, no to chyba jednak jest za szybko troszeczkę takiego ideala. Więc dobra. To najgorszy kawałek jest skoszony, ta góra. Więc teraz już raz dwa pójdzie, bo to płaskie to... 9 metrów header to też trochę inaczej. Czy będzie odcinek z korzenia owsa? Nie, nie będzie, bo nie chcę się męczyć kolejny odcinek ze żniwami. Znaczy nie męczyć. Nie chcę po prostu mam robić kolejnego odcinka ze żniw na tej serii. To raz, a dwa, no nie będę was męczył tym trendem już, nie? Bo tam na owsie są większe góry. Na owsie są większe góry, więc większe problemy będzie kolega miał. Dlatego sobie to będę musiał poza odcinkiem skosić. Słomy nie zostawiam, bo nie potrzebuję. Właśnie szybko zobaczę jeszcze, czy daje mi, czy mam ten moc zaznaczony. Nie, nie mam. Nie mam, bo po co? Bo jak zwykle zapominam. No może przez to, że tu sieczka nie leci. Nie wiem, zobaczę w offsie. Nie wiem, zobaczymy, co tutaj dalszy plan pokaże. Tutaj jest pełno łąk fajnych. Tylko fajnie, no ja to kupię i nagram z tego odcinka, tylko szkoda, że tego nikt nie obejrzy prawdopodobnie. O. Wiem, że trochę nielegalnie tak nawraca tutaj na asfalcie, no ale no... Już się nie szczepiajcie, tak? No i dobra, ja dojeżdżam do końca. I będę się z wami żegnał. Bo muszę jeszcze miniaturkę szybko zrobić i wrzucić ten odcinek raz, dwa. Bo jest akurat te 27 minut, co chciałem. Tak jest, nawet 28. Więc nawet nie dojeżdżam do końca, tylko kończę już w tym momencie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć! A kolejny już w sobotę z M-Click, także na razie.